Witam. Ja dzisiaj chciałem pokazać dwa ciekawe baty, zupełnie różne baty i zupełnie dwóch różnych ludzi je robiło. Pierwszy bat to bat znanego nożoroba UPJ Janusza. Bacik, który dostałem od niego. Jest bardzo ciekawie zrobiony, bo ma drewniany taki two pieces whip, czyli taki w typie stock whip z kiperem klasycznym. Popatrzcie na rękojeść. Rękojeść jest jakby pleciona odwrotnie. Normalnie maker by zrobił tak, że tu by zrobił gałkę, a tu by przywiązał bat, prawda? A Janusz podszedł do sprawy inaczej, z gałki wypuścił kipera i całkiem przyjemna rączka przez ten taki. I ja, ten bat był niedoceniany przeze mnie. Długo był niedoceniany, bo on jakoś nie chodził. I zaczął chodzić, jak ja wymyśliłem, dziadowskiego bitu. On jest bardzo piotki. I nagle bat, którym się nie umiałem w ogóle posługiwać nigdy, nagle zaczął chodzić. Ja oczywiście nie będę go używał, chociaż jest bardzo fajny, bo mi go po prostu szkoda, to jest prezent. A drugi bat jest bardzo ciekawym batem od mojego przyjaciela z Knivesów Buza. Patrzcie, to jest taki fancy plate. To jest niesamowite, bo to jest w zasadzie węzeł. To jest cały bat, jest wiązany, jest bardzo miękki. Jest tak miękki jak baty do poganiania psów inuitów. Rękojeść jest moja, ale to przez swoją długość jest bardzo celnym batem. Jest ciężki na początku, świetnie się zwija i fliki nim genialnie wychodzą. Inne rzeczy też ogarnąć, ale jest długi. Naprawdę dobry do długich takich strzałów. Ja nim na przykład muchy na murku zabijam. Bardzo fajny bat. I też rzadko nim ścieram z tego samego powodu, bo mi go po prostu szkoda. Ale jednak nie mogę sobie odmówić od czasu do czasu przyjemności wzięcia go do ręki.